bardzo nietypowo w sobotnim vlogu. Witam Was widokiem z lodówki z mojej pracy. Znajdują się tutaj zapasy ziemniaków, marchewki, pietruszki oraz dyni Hokkaido oraz mleko kokosowe, sok pomarańczowy, masło. To są wszystko... O, i szampan. To są wszystko składniki i imbir. Będzie gotowana zupa z dyni na pewną imprezę, o której zaraz Wam opowiem. A dlaczego przyszłam w sobotę rano do pracy? Ponieważ muszę to wszystko wyjąć. Kobiety z naszej plebanii będą gotowały tą zupę i muszą ją schować do lodówki. Muszę to wszystko wyjąć, żeby zrobić miejsce, żeby dwa ogromne gary, które za chwilę umyję, zmieściły się tutaj na noc, ponieważ jutro jest impreza zwana Pfar Fest, ale o tym za chwilę. Przyniosłam taki wielki gar i mierzę, czy mi się zmieści. Okej, tu mi się zmieści. A tu, jak one wyjmą te kubisy, dynie, to też się zmieści, nie? To wyjmę tylko jedną tą półkę, przełożę te rzeczy i kobietki będą mogły spokojnie gotować i zupa nie skiśnie, bo jest jedna kupa, 33 zapowiadają. Muszę to wszystko przełożyć, słuchajcie. Tu jest jakieś mleczko, wczoraj były panie. Przychodzą tutaj kobiety, mężczyźni, którzy mieszkają w naszej wsi, zwanej szumnie Frankfurtem, przychodzą i organizują sobie różne takie kółka zainteresowane. Oto moje śniadanie, które może zjem sobie na drugie. Tu jest ser naszego przedszkola. Więc organizują tutaj sobie różne takie kółka zainteresowań. Mieliśmy na przykład kiedyś taki sklep Weltladen, to się nazywał sklep światowy, gdzie sprzedawano produkty takie fair trade, wiecie, produkowane w tych biedniejszych krajach, gdzie za dobre wynagrodzenie transportowano, sprzedawano takie podstawowe rzeczy, na przykład jak kawa czy herbata. Więc mam tutaj dużo mamy takich właśnie zainteresowań, takich kółek. Nie chcę mi to wyjść. Czy wy sobie wyobrażacie, że muszę całą tą lodówkę wyciągnąć, żeby to wyjąć? O ludzie, no dobra, potrzebuję drugiej ręki. W tym stanie jednak nie dam rady tego wyciągnąć. Przyjdę wieczorem, jak one to wszystko wyjmą, będzie ugotowane, to wtedy pomogą mi wyciągnąć tą lodówkę. No zobaczcie, nie mogę wyjąć, muszę to wyjąć, tu mam zablokowane. A z tyłu mam drzwi, musimy ją całą wyciągnąć, przekręcić i dopiero wyjąć. Ale jak ona będzie pusta, no to na razie. Tak to zostawię. Umyłam takie dwa wielkie gary. Podejrzewam, że tu jest po 50 litrów w środku pojemność. Myślę, że tu 50 wejdzie porcji. I tu 50 porcji. No 100 porcji powinno wytrzymać. Wystarczyć, bo palniki są niezbyt duże, więc tych wielkich, takich ogromnych garów po 100-150 litrów nie dadzą rady tutaj postawić. Kiedyś mieliśmy na gaz, ale teraz gaz odłączyli, to są na prąd. No to chyba wszystko, to będę leciała do domu. No dobrze, ja wracam teraz do domu takimi bocznymi drogami. Przejdziemy się koło Ikei po polach i opowiem Wam, co to za impreza u tego księdza będzie odbywała się. Otóż zawsze co roku mniej więcej na koniec sierpnia, kiedy się już kończą zbiory z pól, bo niedługo będzie Erntedankfest, czyli dożynki, to co w Polsce nazywa się dożynki, czyli podziękowanie Panu Bogu za plony, za zbiory, za owocne prace. Więc tutaj przed właśnie tym świętem ksiądz organizuje na plebanii taki festyn, taką uroczystość. To się nazywa coś w rodzaju urodziny jakby księdza. Nazywa się to Pfar Fest i ksiądz wydaje jakby obiad, imprezę, jedzenie dla wszystkich i schodzi się cała wieś i powiem Wam, że wtedy bardzo dużo osób przychodzi, bo jest darmowe jedzenie. W kościele nie widać nikogo za bardzo, przepraszam, ale na Pfar Fest przychodzą wszyscy, nawet picie jedzenie jest za darmo. Oczywiście za małą szpendę, czyli za mały datek. Jak ktoś ma ochotę dać tam 2 euro, 3 euro, 5 euro, ludzie bardzo często dają, więc nie jest to tak, że za darmo. I potrzebnych jest sporo oczywiście pomocników, którzy będą organizować tutaj różne rzeczy, na przykład stoły ustawiać, parasole ustawiać, gotować. I właśnie kobitki z takiej naszej tutaj ferajny, z takiego kółka, zaczęły się udzielać ostatnimi czasy. Pokażę, jak pięknie nawłoć rośnie. Zobaczcie.
Żółte kwiaty to nawłoć. Cudownie jest. A tam morda z tyłu. Dobrze. Więc mamy takie nowe kółko kobiet. Ponieważ tutaj już istniało od 40 czy 50 lat kółko kobiet, ale to już są takie starowinki, takie staruszki po 97 lat, 80, 79 lat, które jeszcze pamiętają czasy wojenne i te powojenne. I one po prostu nie mają już sił na to, żeby cokolwiek tutaj robić i organizować. Patrzymy na pole. I takie młode kobietki w moim wieku, młode, 40-50, zorganizowały nowe kółeczko. To się nazywa Comkids. To są mamy dzieci komunijnych, bo tutaj kobiety czasem późno mają, po 30, po 40 dzieci. Zorganizowały nowe kółko i raz w miesiącu gotują zupę i po mszy ludzie mogą przyjść, wspólnie spędzić czas. Bo ta nasza plebania tak jakoś powoli się, powiem wam, ludzie z naszej plebanii tak jakoś się, by to powiedzieć, rozjeżdżają, rozchodzą, nie czują takiego powiązania. To starsze pokolenie, tych właśnie takich prawie 100-latków, bardzo się udzielało. Oni właśnie wybudowali to nasze centrum przy kościele. Ich siłami, ich staraniami to wszystko zostało wybudowane. A ci młodsi niestety już nie czują się tak bardzo związani i to wszystko jakby się rozpada. Ale znajdują się ludzie dobrej woli, którzy chcą jeszcze to wszystko ciągnąć. Teraz na chwilę przerwę, bo idzie pani, nie chce jej sfilmować. I już jestem z powrotem. Kobietki mnie minęły. Tu jest Mordor, w którym pracowałam kiedyś. Bardzo tam nie lubię chodzić. I pójdziemy na pole. Tu jest pole słoneczników. I opowiem wam dalej. Czyli takie te kobietki z tego nowego kółka kobiet będą gotowały dzisiaj zupę z dyni. Przepis, mam nadzieję, kiedyś wam wstawię. Będą gotowały na 100 osób, ale liczymy się z tym, że przyjdzie około 300 osób. Początkowo one chciały gotować na 300 osób, ale stwierdziliśmy, że nie. I na 200 osób będzie zupa zamówiona tutaj w pobliskiej takiej restauracji, która prowadzi catering. I one ugotują, ponieważ chcą, angażują się i to trzeba docenić. Ugotują dzisiaj na stówkę, schowają w lodówce i jutro będzie po prostu wielka impreza, będzie wydawanie po mszy właśnie tej zupki. To teraz się wam troszkę pokażę, bo idę bokiem, słuchajcie, mam z boku, a nie z tyłu, nie byłoby mnie widać. Co chciałam wam jeszcze powiedzieć. Chciałabym nagrać taki film w ogóle o kościele katolickim tutaj w Niemczech. Nagrała ostatnio go Marga Eska, którą pozdrawiam serdecznie. I powiem ci, że zgadzam się w 100% z tym, co mówisz, co mówiłaś, więc zajrzyjcie na jej kanał, nazywa się Marga Eska. Ale chciałabym też z mojej takiej perspektywy jakby opowiedzieć właśnie o kościele katolickim, bo pracuję w nim, jestem zatrudniona. I o tych właśnie różnicach i o współpracy z Kościołem Ewangelickim myślę, że warto wspomnieć, bo to jest coś nowego dla Polaków, bo my jesteśmy w takiej, a nie innej kulturze wychowani i takich różnych niuansów, nowości, inności nie jesteśmy przyzwyczajeni. Kurczę, patrzę, także malwa tu wyrosła. Pięknie i te, zobaczcie, nie wiem dlaczego oni nie zbierają tych słoneczników, ale podejrzewam, że oni to wszystko potem przemielą i to zgnije i to będzie po prostu na nawóz. To były takie piękne fioletowe kwiatuszki. Na moim Instagramie możecie zobaczyć, gdzie je fotografowałam. Ale myślałam, że z tych słoneczników oni będą robić albo, nie wiem, może zbierać na jakiś olej, ale jednak nie. Zobaczcie, szkoda. Bo tutaj ludzie tak nie kradną, wiecie? Nie kradną. Tutaj nie ma takiego problemu, żeby coś rosło. Ludzie przejdą po prostu, a czasami są takie puszki. Można sobie zerwać takiego kwiatka i po prostu zapłacić za niego. Ale raczej mi się wydaje, że tutaj jest po prostu na nawóz to chowane. I teraz już pójdę w kierunku domu i opowiem wam jeszcze troszeczkę o tej naszej plebanii. Dużo różnych imprez organizowanych jest, w każdym razie było, różnych festynów. W ubiegłym roku na przykład świętowała nasza parafia chyba 50-lecie, bo w mojej wsi kościół katolicki jest zaledwie od 50 lat. Wyobraźcie sobie, że moja wieś jest wsią ewangelicką. Katolicy tutaj przewędrowali 50 lat temu
przeważnie z terenów dzisiejszych Węgier, albo to są przesiedleńcy z tak zwanej Szwabii na Węgry i oni właśnie po II wojnie światowej powrócili. Znalazłam sobie ustronne miejsce w zbiorniku retencyjnym koło Mordoru i posiedzę tutaj, spokojnie Wam poopowiadam, bo mnóstwo ludzi się tutaj kręci. Mnóstwo ludzi. Uprawiają sporty, wychodzą z psami. Już o 9:15 nie można spokojnie nagrywać. Ludzie są tutaj bardzo wysportowani, starzy i młodzi. Wczoraj wieczorem byłam też na spacerze. Słuchajcie, no taka kobitka, no dobrze, po 50 chuda, taka zaprawiona, taka, wiecie, taka skóra z kośćmi. No słuchajcie, no biegła, ja szłam, ona biegła. Myślę, że 15-20 lat różnicy między nami było. Ona biegła, więc tutaj bardziej wysportowani. Ale chciałam właśnie dokończyć o tych imprezach. Akurat pan tutaj z pieskami jest i pieski w Niczyciu. W ubiegłym roku właśnie mieliśmy to 10-lecie naszej plebanii, naszego kościoła. No, włoski mam. Nie wiem, czy widać kolor. Słonecznikowy, więc przyjechał biskup, słuchajcie. Była impreza na dobre 300-400 osób. Kobiety właśnie z naszej tutaj parafii pomagały. Były dyżury wyznaczone przy różnych stoiskach. Była loteria z prezentami. Te prezenty oczywiście były gespendet. Ofiarowane przez różne okoliczne firmy, przez aptekę, przez bank. Takie, wiecie, drobiazgi, jakieś kubeczki, jakieś długopisy, jakieś kremiki. Była loteria. I oczywiście dochód z tej loterii przeznaczany jest zawsze, ale to zawsze nie na potrzeby kościoła, tylko na różne takie cele charytatywne. Powiem Wam tylko, że nasza plebania na przykład współpracuje z kościołem katolickim w Indiach. I właśnie pieniądze z różnych takich imprez są wysyłane właśnie do takiego fajnego księdza. On ma imię, powiedzmy, katolickie Joseph, mówimy na niego. Joseph, mam nadzieję, przyjedzie w tym roku z Jeją. Jeya to jest taka jakby pracownica socjalna też z Indii. Opowiadałam Wam kiedyś o tym, chyba sprzed 2 lat w filmie, że właśnie bardzo tęsknię za Jeją, bo poznałam ją. Teraz będę płakać, jak o niej mówię, ponieważ oni tam w tych Indiach opiekują się naprawdę ludźmi umierającymi, którzy mają trąd. I dla nich właśnie są te pieniądze zbierane od wielu lat i wysyłane właśnie do Indii, żeby tam pomagali tym biednym, potrzebującym ludziom. W ogóle ten ksiądz Joe to jest niesamowity człowiek, na całą pensję, którą on zarabia, a księża katolicy dobrze zarabiają, on przeznacza na ubogich ludzi, rozdaje wszystkim. On żyje po prostu w takiej jakby lepiance też. I ma tylko prycze, to jest wszystko, co on posiada i te swoje pieniądze rozdaje ludziom potrzebującym, na jedzenie, na ubrania, na wszystkie inne tam takie rzeczy, wiecie. Także to jest dla mnie prawdziwy kościół katolicki, który pomaga tym najbiedniejszym, bo jak wiecie, Pan Jezus przyszedł dla najbiedniejszych ludzi, a nie dla tych bogatych. I bogaci, żeby trafić do nieba, muszą po prostu dzielić się z biednymi, powinni nie mieć problemu z tym. Tak ogólnie, ostatnio dużo czytam, oglądam kanałów, to co się zrobiłam. Powiedzmy, nie religijna, tylko duchowa. Zaczęłam tak jakby odkrywać to, czym jest naprawdę chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, nie katolicyzm. Chrześcijaństwo są dwie dla mnie różne rzeczy, które może się z tym nie zgodzić. Proszę. Nie chcę nikogo obrazić, a jego uczuć religijnych. Ja się postrzegam siebie jako chrześcijankę, która musi się bardzo wiele jeszcze nauczyć o chrześcijaństwie. Wychowałam się w katolickim kościele w Polsce. Teraz mieszkam tutaj i pracuję w katolickim kościele w Niemczech. Są duże różnice, ale o tym opowiem Wam w osobnym filmie. Muszę się zebrać, muszę mieć taki dobry dzień do gadania. Ale oczywiście jest dygresja jak zwykle, bo mnie zawsze jest dygresja. Mam nadzieję, że jak ksiądz Joe przyjedzie i Jeya, że zgodzą się coś dla mnie, ze mną nagrać. Mam nadzieję, że ja chociaż, że będę mogła ją pokazać, że będzie chciała się pokazać. Myślę, że są tak skromni ludzie, że nie będą chcieli się na YouTubie pokazać, może nawet nie będzie im wolno. Mam nadzieję, że chociaż Jeyę będę mogła zabrać gdzieś na jakąś tu wycieczkę w okolicach.
Bardzo bym chciała, wiecie, tak za nimi tęsknię, znowu jest dygresja, tak za nimi tęsknię, widziałam ich dobrych 6 lat, ponieważ biskup tam w Indiach zabronił przyjeżdżać im do Europy, oni przyjeżdżali na wakacje, na miesiąc wakacji do Europy i mieszkali tutaj u nas na naszej plebanii, bo tam mamy takie pokoje gościnne, w których mieszkali różni księża, na przykład przyjeżdżali się uczyć tutaj na studia, albo jakiejś pracy, jakieś posługi, to zawsze były pokoje, w których oni mogli zamieszkać. I właśnie Jaya z Josephem mieszkali w tych pokojach i Joseph zazwyczaj odprawiał mszę 2-3 razy w tygodniu, robił takie zastępstwo. I wiem, że ludzie właśnie dużo datków dawali dla niego, bardzo dużo datków z tego, co żeśmy się zorientowali. I wiem, że on ten, z bardzo dużą sumą pieniędzy, on musiał ją, leci się samolotem, tam trzeba chyba na tyle powiedzieć, że się ma tyle pieniędzy, skąd się ma te pieniądze, one wszystkie były udokumentowane, słuchajcie, papierami i on z nimi wyjeżdżał. Tam ludzie po prostu potrzebują gotówki, a nie jakichś tam takich materialnych rzeczy. A wszystko można tam na miejscu kupić. Przede wszystkim chodzi o to, żeby budować tam domy dla tych bezdomnych. Więc miało być o naszym księdzu. Ja znowu zeszłam na Indię, ale usłyszałam od mojego szefa właśnie, że ponoć Joe ma przyjechać. Jestem taka szczęśliwa, czy mi się płakać chce. Chciałam, nawet pisałam, pamiętam, listy do Jay, ale gdzieś ona mi nie odpowiedziała na e-maila. Nie ma czasu, jest zapracowana. To skończę. Podsumowując. Powiem wam szczerze, że nie mam zbyt wielkiego doświadczenia, jeśli chodzi o kościół w Polsce. Jak tam na plebaniach to się wszystko odbywa, jak się to życie toczy, jak jest z imprezami dla ludzi. Właściwie moja przygoda, powiedzmy, z kościołem rozpoczęła się wtedy, kiedy zaczęłam tutaj pracować. Właśnie w kościele. I powiem wam, że bardzo mi się tutaj podoba. Bardzo mi się podoba to, jak ludzie się udzielają. Dla nich właśnie kościół jest takim centralnym miejscem tej wsi. Ja mówię wieś, bo ja mieszkam na wsi, która jest przyłączona do Frankfurtu. Chyba jakieś 40 parę lat temu. Jest częścią dzielnicą Frankfurtu, ale to jest po prostu wieś. I ludzie z tej wsi właśnie czują się ze sobą związani. Ten kościół jednak odgrywa taką ważną część, wiążącą te takie struktury społecznościowe w tej danej wsi, w tej danej grupie. I jakby na to nie patrzeć, kościół jest oddzielony od państwa. Ale gdyby tego kościoła nie było, to wydaje mi się, że ludzie byliby bardzo samotni. Gdyby ludzie nie byli właśnie wychowywani dalej w tej jakby kulturze katolickiej, to czuliby się bardzo osamotnieni, ponieważ mamy tutaj dużo różnych uchodźców z różnych kultur, nie mówię tylko o tych ludziach z Syrii, różnych kultur i właściwie ludzie byliby tacy bardzo wyobcowani, a jednak ten kościół katolicki ludzi do siebie tutaj ściąga i bardzo mi się to podoba i cieszę się na tą jutrzejszą imprezę. Będę troszeczkę pomagała przed południem, do 11:30 mogę zostać, potem mam koncert pod Filbel. Na koncert zostałam zaproszona w grudniu, na koncert odbywają się Festspiele, Bad Filbeller Festspiele. To są takie koncerty letnie, które się praktycznie w każdej prawie większej wiosce czy miejscowości odbywają. I dostałam bilet na urodziny już wtedy i mam jutro koncert. Więc będę na koncert i może też tam nagram z Botfilbel jeszcze, chociaż już nagrywałam. I potem po tym koncercie, jak już pożegnam się z moimi przyjaciółmi, to znów przejdę tutaj na imprezę do kościoła. Więc niestety nic z wami nagram, a nawet nie mogłabym nagrać, ponieważ jestem zobowiązana pewną tajemnicą. To, że dzisiaj pokazałam wam dwa gary i lodówkę, no myślę, że nie miałam żadnego przestępstwa, jeśli o to chodzi. I opowiedziałam wam troszkę takich bardzo ogólnych informacji, takie bardziej konkretne sytuacje związane z kościołem katolickim i różnice oraz wspólne elementy z kościołem ewangelickim. A tym muszę się przygotować tak bardziej solidnie. Nie mogę tak siedzieć i po prostu gadać tak bla bla bla. O, mam sklerozę i zapominam. I musiałabym ciągle ucinać, przycinać, a nie chcę tego. Więc, moi drodzy, żegnam się z wami.
takim oto pięknym kwiatuszkiem. Zobaczcie, przekwitają powoli, idzie jesień. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój biegany vlog. Taki sobotni. Wiecie, że wracam do nagrywania. Będę sobie nagrywała. Na razie jest tak pięknie, chodzę dużo na spacery. W tym roku tak mi się, powiem Wam, udało. Chodzę na spacery. Jest tak pięknie, korzystam z tego, że jest przyroda. Tak coś się zmienia we mnie. Dużo zmian przede mną, dużo zmian za mną. To jest normalne, tak w życiu musi być. Musi coś zmieniać, człowiek musi się rozwijać. Cokolwiek do mojego mordoru. I tak sobie myślę, o, mrówka po mnie chodzi. Mam nadzieję, że nie siedzę z życią w mrowisku. Mróweczko, idź sobie. Tylko tego mojego mordoru i tak sobie myślę, te 13 lat tutaj w Niemczech, jak jestem, no wiele się zmieniło, wiele się nauczyłam. Stałam się całkiem inną osobą. A nade mną gdzieś jest falka. Sokół. Słuchajcie? Tam siedzi na tym wielkim, zaraz Wam pokażę. Jak to się nazywa? To wielkie to coś. To może to jest glapa. Słupie z prądem. Na słupie z prądem. Nie wiem, jak to się nazywa. Brzmiało jak falka, ale ponieważ cały czas gada, myślę, że jednak to jest glapa. Okay. Będę nagrywać. Będę nagrywać z pleneru. Będziemy chodzić. Będziemy jeździć. Mam mnóstwo filmów, które prawdopodobnie obrobię dopiero zimą, jak będzie zimno i nie będzie mi się chciało żyć i po prostu ruszyć. Pozdrawiam Was serdecznie. O, tu jest czereśnia. O, muszę się tu wybrać. Tu jest czereśnia. Pozdrawiam Wam serdecznie, życzę Wam zdrowia. Sylwia, ściskam Cię bardzo. Pozdrawiam Margę Eskę i pozdrawiam na koniec Irasa i Dawida. Oni będą wiedzieli, o co chodzi. Żegna Was wyjechana Margo. I na zakończenie coś Wam jeszcze pokażę. Wróciłam już do domu. Jestem na moim osiedlu. Nie wiem, czy dobrze widać, bo nakręcę pod słońce tam. Oraz tutaj są nasze gęsi. I to jest już drugi miód w tym roku. Dwa razy miały maluchy. Także jest nadzieja, że jednak natura daje sobie radę. Zobaczcie. Ten po prawej to jest tata. A te pozostałe to są maluchy. Śliczne.